Hej, cześć, siema do wam wszystkim, tutaj ja, TheRomanekStow i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Assassin's Creed Odyssey. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku trafiliśmy na wyspę Samos na samym końcu naszego odcinka. No i cóż, w dzisiejszym odcinku będziemy sobie tą wyspę eksplorować. Widzę, że tu jest ta mała wysepka. To jest jakby oddzielna lokacja i tam też będziemy musieli się dostać. No ale dobra, w dzisiejszym odcinku zaczniemy sobie od eksploracji tego tutaj miasta, Pitagoregionu, przepraszam, Zatoka Persów, tutaj wylądowaliśmy ostatecznie. No dobra, tak więc chodźmy, mam tutaj też do przeprowadzenia ewentualnie bitwę o ten region, pomimo że to miała być chyba strefa neutralna, no ale cóż, widocznie chyba ta cena neutralności jest zbyt wysoka. Przynajmniej tak mi się wydaje. W każdym razie mam tutaj jeden pytanie do zrobienia. Od niego sobie zaczniemy, a później będziemy dalej tą wysepkę eksplorować. Na niej chyba żadnego czciciela, nikogo takiego nie ma. Czyli tutaj wiele tak naprawdę do roboty mieć nie będziemy. Wystarczy, że tą wyspę zeksplorujemy i tyle. O, tym bardziej, że tu mamy posiadłość arystokracji. Ale widzę, że jednak jest to teren zastrzeżony. Co ciekawe. Myślałem, że będziemy mogli tutaj tak po prostu sobie wejść. Ale jednak nie. Dobra, na pałę. Myślę, że podejście na pałę akurat w tym wypadku będzie całkiem skuteczne. Mi się wydaje, bo więcej ich tutaj też nie ma za bardzo. Okej. Okay. Czyli szybko poszło, plus jeszcze osłabiamy siłę polis. Palimy oczywiście zapasy tutaj. I gdzie jeszcze? Na górze. Okej, okay, także wbijmy tutaj wyżej. No, chyba wszystkich od razu też przeciwników zabiłem tym jednym atakiem. Daje mi się. Tamci widzę, nie zwracają uwagi na to, że ktoś tutaj się kręci po terenie zastrzeżonym. No, spoko. Spalmy to. Okej. Okay. Czyli to mamy gotowe. Zobaczmy mapę dalej. Okej, coś mamy jeszcze tutaj, po drugiej stronie wysepki. Również mamy jakąś niewielką osadę. No to teraz tam w takim razie pójdziemy. Nie ma tutaj zbyt wiele dla nas innych opcji. Tutaj mamy taki duży, główny trakt, nim sobie pociśniemy. Zawezwijmy naszego konia Fobosa. Będziemy sobie tym traktem pomału cisnąć. To jakoś mocno daleko nie jest. Powinno pójść, mam nadzieję, całkiem szybko. No dogoń mnie, koniku, dogoń. I ciśniemy przed siebie. Tam też czeka na nas, widzę, punkt chyba widokowy. I kolejny pytajnik się pojawił gdzieś nieco dalej. Nie tam, gdzie akurat zmierzamy. To może do niego najpierw pojedziemy? Zobaczmy, gdzie to jest dokładnie. O, gdzieś na wybrzeżu. Dobra, to może pojedźmy w takim razie na przełaj tutaj wpierw prosto do tego pytajnika na wybrzeżu. Tutaj tylko ominijmy lwa, czy tam lwicę, bo nie chce mi się walczyć teraz zbytnio. Tym bardziej, że tutaj pewnie nas czeka troszeczkę walki. Bardziej skradania się oczywiście, ale nadal. Wybrzeże piratów, dzień dobry. Dobra, panowie, powiedzcie mi, co tutaj mamy do zrobienia. Zaznaczmy sobie wszystko, co jest. Co ciekawe, do znalezienia to mamy tylko dwa skarby i tyle. Nic tutaj więcej w tej lokacji robić nie musimy. Ale oczywiście my się tutaj postaramy wszystkich zabić po prostu. W miarę szybko, w miarę sprawnie. Skoczymy ich sobie dookoła i jeden chyba jeszcze jest wyżej. Tak, ale on sobie jak debil zejdzie niżej. A świetnie, nie mogę na niego doskoczyć. Okej, dobra, ale zabiłem go ze strzał. W sumie zmienię sobie z tych płonących może na te, żeby troszeczkę więcej obrażeń one zadawały. I jeden skarb, drugi jest chyba wyżej. A nie, jest tutaj, okej. Czyli szybko poszło. Dobra, czyli to mamy, wracamy w takim razie na górę i ciśniemy do tej osady, która gdzieś tam też się na wybrzeżu znajduje. Jestem ciekaw, ile ja w tej grze pytajników nie odkryłem, bo jednak trzeba troszeczkę bliżej do nich podbiec, żeby one gdzieś tam nam się na mapce pojawiły. Także naprawdę jestem ciekaw, ile ja takich pominąłem. Wiem, że jeden jest pominięty gdzieś w wulkanie, bo tam nie mogłem, w sensie nie jest eksplorowany do końca, bo nie mogłem znaleźć skrzynki. Jednej, nie wiedziałem, jak tam się dostać. Mam wrażenie, że to dopiero się odmieni, kiedy odnajdziemy ostatni artefakt do Atlantydy. Mam wrażenie, że on tam będzie. No ale zobaczymy. Jakoś się to nazywa. Osada rybacka, odkryto nową lokację, proszę bardzo, o to mi chodziło. Czyli tak, może wpierw punkcik widokowy. Dzielnica Delyjska i ktoś tu napisał to z małej litery.
Raczej tak być nie powinno, czyli ktoś z tutaj Ubisoft Polska lekko skrzewił przy lokalizacji, no ale cóż, to nic. Duży błąd to nie jest. Także synchronizujemy. Myślałem, że ta wysepka będzie troszeczkę, szczerze, bardziej pełna, wypełniona różnymi rzeczami. Jest po prostu większa, ale niekoniecznie bardziej wypełniona. Już te koscha było nieco bardziej. Dobra, czyli tak, tutaj musimy sobie ogarnąć tą lokację. Także dobra. Skaczemy sobie po prostu po panach. No nie wierzę w to, jak mnie to wkurwia, że nie mogłem doskoczyć do gościa. Okej, mogę do gościa tak doskoczyć? Mogę, dobra. To zabijmy go. Masakra, no ale dobra, przynajmniej lokacja zrobiona. I zbierzmy jeszcze skarb jeden. I drugi jest wyżej. Także chodźmy do góry. No i dobra, czyli to też mamy ogarnięte. Proszę bardzo. Tutaj nic nie mam oczywiście ciekawego, czyli co? Lecimy sobie do lokacji, która się nazywa Czarny Las. Zobaczymy, co tam ciekawego będzie i dlaczego on się nazywa Czarnym Lasem. Pewnie jest bardzo gęsty, jest tam ciemno. No ale zaraz zobaczymy. Tutaj mam jakiegoś konika wolnego, ale za chwilę sobie myślę, gwizniemy po Fobosa, tylko tutaj Cassandra niech wejdzie troszkę na bardziej płaski teren, bo tutaj jednak nawet nasz jakże magiczny koń Fobos miałby problemy z przedostaniem się dalej, ale tutaj już raczej nie. Tylko nie wiem, czy się nie pojawi gdzieś niżej i nie będzie miał problemów jednak tutaj z wjechaniem. Jak zwykle połowę dystansu to ja przebiegnę, zanim on do mnie dobiegnie, no ale cóż. Już chyba jesteśmy w tym czarnym lesie. Wydaje mi się, i już się jakieś pytajniki przed nami odkrywają, dobra. Czyli już możemy sobie coś dokładniej zaznaczyć, czyli ciśniemy sobie na razie tutaj centralnie przed siebie do tego pytajniczka. I pewnie za chwilę nam się pojawią kolejne, tu pewnie jakiś obóz łowców, czy kogoś takiego będzie, mam wrażenie. Będziemy musieli po prostu coś tam pozabijać. Ewentualnie może jakieś legowisko jakiegoś zwierzęcia. Zobaczymy. Albo i nie to, i nie to. Albo i to, ogród Artemidy. Ale tu są właśnie ci łowcy, co mają zwierzaki do pomocy. Dobra, oznaczmy sobie wszystkich. Ta jedna tutaj podejdzie nam. Że będziemy mogli zabić ją i jej towarzysza wilka. I niestety jeszcze maksymalna pojemność się w międzyczasie trafiła. Czyli też coś porozbierajmy. Co u nas syna, jak widzicie, one nawet mam, się powtarzają, także mi nie są potrzebne. Kaptur najemnika też nie. Zagrabiony hełm, to nie wiem, ciężki hełm koryncki, to raczej też jest w miarę common item. Całun podróżnika, paska na oczy, hełm byka, hełm najemnika, to jest raczej w miarę takie zwykłe, że tak powiem. Dobra, styknie na razie. Czy już mam oznaczone dwie skrzynki? Mam oznaczone dwie skrzynki, które tutaj zdobyć mam. I się zastanawiam, czy... No dobra, lecimy tam po prostu. Nie ma co tutaj jakoś zbytnio tego przedłużać. Po prostu zrobimy sobie serię ataków, tylko tak, ja bym wolał wilka zabić. A powalczyć z jakąś taką panią zwykłą. Bardziej, że zwykła pani jest dosyć słaba, dobra. Okej, okay. No przeszukajmy to. Dziękuję, Cassandro. I tu mamy drugą też szkatułeczkę. No i dobra, czyli to mamy zrobione. Chodźmy teraz w takim razie w tym kierunku, a później odbijemy na te pozostałe pytajniki. Żeby w razie czego, jeżeli tam się pojawi jakiś pytajnik, żeby nam się on oznaczył. Okej, okay, Fobos, zapraszam. Pozbierajmy przy okazji jakieś tam badyle, bo tego nigdy za dużo i tak tego mi troszeczkę brakuje. Aktualnie chyba. Okej, okay, raczej nowe pytajniki się już tutaj nie pojawią. Jakby się miały pojawić, to już by się pojawiły. Czyli odbijamy sobie teraz tutaj i od razu spłacimy jeszcze nagrodę zawczasu. Czyli tam już wiemy, że będzie jakiś obóz, posterunek czy coś takiego, gdzie generalnie będą żołnierze ateńscy. Bo tam się znajdował pan, który na mnie nagrodę wystawiał. Oczywiście już ta nagroda jest nieaktualna, bo ją spłaciłem, no ale nadal. Herion w Samos, dobrze. To jest nazwa lokacji, gdzie też mamy punkt widokowy.
Czyli co, od niego sobie zaczniemy? Może najpierw zróbmy ten pytajnik, który jest tutaj, bo jest bliżej po prostu. Skarbiec Heraklionu. Oczywiście jest pod strażą. I co ciekawe, jest pod strażą czcicieli. Okej, no dobra. To jest ciekawe, nie powiem. Że mamy tutaj akurat czcicieli. Kosmosa. No ale to sobie ich pozabijamy tutaj na spokojnie. Okej. I tu jest jeszcze jeden, ale go za chwilę sobie weźmiemy. Wpierw tutaj zbierzmy, co mamy. On akurat sobie jeszcze stamtąd wyjdzie. Także spoko. Tylko pytanie, co tu robią czciciele? Czy żebyśmy tu jednak na tej wyspie jakiegoś czciciela mieli? Być może. Ale chyba żadnego tropu na niego nie zdobędziemy póki co. Okej. W każdym razie skarbiec ogarnięty. I mamy jeszcze punkt widokowy. Później idziemy tutaj i w sumie będziemy mieli zeksplorowaną całą wizję wysepkę. Tylko będziemy musieli na tą taką malusieńką, która się znajduje na południe od tej dużej wyspy. Sarmos chyba ta wyspa się nazywała, na której jesteśmy aktualnie. No w każdym razie będziemy musieli się tam na szybko dostać. Niestety co chwilę no może zająć, bo to jest po drugiej stronie wyspy, ale być może tam gdzieś w okolicy chociaż będzie punkt szybkiej podróży. Później weźmiemy jakąś tą mniejszą łódkę, już żeby Andrestią nie pływać. O, zobaczymy. W każdym razie chodźmy tutaj na górę. Na panią Herę. I zsynchronizujmy sobie to miejsce. Szczerze spodziewałem się, że dużo więcej czasu na tej wyspie spędzimy, no ale jednak nie. Najwidoczniej po prostu mało tutaj rzeczy jest do zrobienia. Jakaś taka ta wysepka jest pusta. Co jest w sumie nawet dobre. Okej. Czyli tak, jedyne co musimy zrobić, to pocisnąć jeszcze tutaj. No i oczywiście objedziemy tą górę tak dookoła, bo tam gdzieś mogą być na wybrzeżu jeszcze jakieś inne pytajniki. Wydaje mi się. Także warto będzie jeszcze to obczaić dokładniej. No i za chwilę będziemy spadać. Jeżeli tą wysepkę całą zeksplorujemy w tym jednym odcinku, to ja będę bardzo zadowolony, bo będziemy mogli popłynąć gdzieś dalej w poszukiwaniu czcicieli, w poszukiwaniu skarbów, w poszukiwaniu klucza do Atlantydy. W sumie nie pamiętam, gdzie ten klucz do Atlantydy się znajduje. Wydaje mi się, że na Lesbos, czyli tak naprawdę to gdzieś tam na końcu naszej podróży zrobimy. Też gdzieś po drodze na pewno jest do oddania, co do oddania skóry dla Dafny, bo ona gdzieś się przeniosła w jakieś inne miejsce. Nie jest tam, gdzie zawsze w Fokidzie, tylko znajduje się gdzieś indziej, na jakiejś właśnie jednej z wysepek. Jaskinia słuchaczy. Dobrze, co tutaj mamy? Uwolnić więźnia, czyli zapewne mamy tutaj jakichś kultystów. Uwolnić więźniów i zebrać chyba dwa skarby. Trzy skarby, ojeju, dobra, to trochę... Trochę mam tego mało oznaczone póki co, no ale dobra, nic więcej tutaj nie zrobię. Dwa skarby oznaczone mam. Czyli to trochę mało, no ale cóż. Zejdź na dół, Cassandro. Dobra, w ogóle to jest ciekawe, że w tej grze pochodnia dopiero rzuca światło, kiedy jest ciemno. Wcześniej tego nie robi. No dobra. W takim razie chodźmy, zacznijmy zabijać. Tak po prostu, zwyczajnie. Okej. Ci sobie idą na mały patrol, przynajmniej jeden z nich. No, chodź tu. No, niekoniecznie na tego chciałem doskoczyć, bardziej na tą tu. Ale kto by się tym przejmował? I ty też umieraj. Dobra, tylko jednego skarbu gdzieś nie mam, a tutaj są trzy do zebrania. To mnie troszeczkę niepokoi. Ale mam nadzieję, że uda mi się go znaleźć jeszcze gdzieś tutaj, po drodze. A jak nie, to wyjdziemy najwyżej na powierzchnię i Karosem po prostu sobie jeszcze to dokładniej poskanujemy. No bo ta skrzynka była w miarę widoczna. Pytanie, no mówię, gdzie jest jeszcze jedna? O, no i zaraz poszukamy dokładniej. Najpierw zbierzmy to. Oczywiście jebana maksymalna pojemność. No i tutaj nie widać nic na dole, żeby się mieniło. Dobra, rozmontujmy sobie coś, bo inaczej będzie problem. Może teraz coś stąd. O, bo tu widzę też dużo rzeczy zwykłych. Jakieś eleganckie karawasze, które są gorsze. Te rękawice najemnika też są gorsze. To też jest gorsze. To jest ze usza, to nie będę. Wzmocnione karawasze też gorsze, dobra. Czyli na razie tyle.
No i niestety teraz trochę nudny part, bo musimy znaleźć tą jedną jeszcze skrzynkę, która jest w tej lokacji. A musi być ona w jakimś sprytnie ukrytym miejscu, bo jej nie widać tak na pierwszy rzut oka. Chyba będę musiał wyjść na powierzchnię i poszukać. A, tutaj, dobra, okej. Mamy, proszę bardzo. Dobrze, że się jeszcze odwróciłem. Tylko cenne klejnoty, no ale cóż. Zawsze to coś. Teraz tak, jak mówiłem, objedziemy sobie jeszcze tą górę dookoła, tak na wszelki wypadek, jakby tam się jednak miał jakiś pytajnik jeszcze jeden pojawić, chociaż wątpię w to szczerze. Ale mówię, na wszelki wypadek zawsze lepiej objechać i mieć pewność, niż później gdzieś zostawić jakieś pytajniki. Znaczy wiecie, no jeżeli o nich nie będę wiedział, to w sumie nie będzie mi ich szkoda, no ale jak już jestem w okolicy, to wolę sprawdzić. Także zapraszam w obosie, mam nadzieję, że zeskoczysz tędy, oczywiście, że nie. Będziesz się musiał w takim razie pojawić gdzieś bliżej. Okej. Okay. Kurde, chciałem zebrać te drewno i trochę mi nie pykło. Trudno. Objedziemy tą górę tak, żeby jechać w miarę po płaskim. Gdzieś też miałem do zebrania, ale nie zebrałem. Tu mamy drewno. Poproszę. Przyda się. Ale jak mówię, tutaj już raczej nic ciekawego nie będzie, no ale zawsze pozbieramy trochę tego drewna na ewentualnie jakieś ulepszenie Andresti. Jeżeli to tak dookoła objedziemy. No chodźmy jeszcze tutaj. I zobaczymy, czy coś ciekawego nam się pojawi. Zbierzmy sobie drewienko. Tędy za bardzo nie przejedziemy, musimy bardziej tak. No nie, tutaj już się raczej nic nowego nie pojawi. No ale już objedźmy, jak już tak zaplanowałem, żeby objechać, to objedźmy. Ale nie, no nie, niemożliwe, żeby tutaj coś jeszcze było. Okej, no dobra, czyli tutaj no jeszcze dobra, pojedźmy jeszcze tutaj, to jest ponad 300 metrów stąd, czyli ewentualnie tam gdzieś jakiś pytajnik mógł się ukryć, bo one gdzieś tak mniej więcej od 300-400 metrów się pokazują, no ale nie, dobra, chyba nic tutaj nie ma. Także za chwilę już sobie weźmiemy jakoś o, nic tu nie ma poza jebanym dzikiem, który mnie jeszcze z konia zrzucił. I zaraz mnie jeszcze kurwa zabije, będzie beka. Generalnie. Okej, zabijmy go w ten sposób, dobra. To wiecie co, w takim razie daruję sobie. Tu już tak nic nie będzie. Czyli tak, no dobra, w sumie wróćmy się na Andrestię, będzie najszybciej. Tak naprawdę. I popłyniemy na tą jeszcze malusieńką wysepkę, na której chyba nic nie ma. Ale chciałbym ją odkryć, żeby nie było tam takiej czarnej plamy na mapie. No i będziemy płynąć dalej na północ. Za chwilę sobie popatrzymy, gdzie mamy czcicieli, gdzie mamy wszystkie inne rzeczy. Generalnie na tych wysepkach gdzieś tutaj, na wschodzie mapy. Także wywijamy. Nie mogę niestety przyspieszyć. Jeszcze nie mogę przyspieszyć, nadal jestem w porcie. Nadal jestem w porcie. Nadal jestem w porcie, no dobra, trudno. Daleko to jakoś bardzo nie jest. Jeju, długo jeszcze będę w tym porcie? Halo? Nie mogę w ogóle szybciej płynąć. A już w porcie nie jestem. O, dobra, jestem, okej. Wychodzisz na pełne morze. Dobra. Podpłyniemy tutaj troszeczkę szybciej. Dobra, wpieprzymy się trochę może w wyspę. Ale może nie. Dobra, zdajmy dowodzenie. I chodźmy na nią szybciutko. Podpłyniemy kawałek. Ja nie pamiętam, jak to w Black Flagu było. Czy dało się tak podpłynąć jakoś bliżej tej wyspy, czy nie? Kurczę, nie pamiętam. To tak dawno było temu. Assassin's Creed Black Flag. A pamiętam, jak jeszcze na niego czekałem. Boże. Kiedyś to kurwa było, no. Kiedyś to kurwa było. Ja pamiętam na tyle, co ja synów czekałem. To jest po prostu coś niesamowitego. Dobra, tutaj widzę, coś mamy do przeszukania. Jakiś skarb. Okej. Okay. I co, i tyle tutaj było, no nie? Tutaj żadnego pytajnika i nic, po prostu tak tylko na szybko mogliśmy tutaj podpłynąć. Dobrze, w takim razie będziemy płynąć na wyspę Chios i tutaj mamy Dafnę i tutaj mamy czcicielkę, zajebiście, dobrze. Ale ja będę chciał od tej strony wpłynąć na tą wyspę, żeby tutaj sobie od razu przy skraju mapy zeksplorować. Także dobra, wracamy na naszą ukochaną Andrestię i oczywiście jak zwykle zapewne wam podróż wytnę. Bo nie ma co, żebyście tutaj oglądali, jak ja przez jakieś, nie wiem, 2-3 minuty płynę przez otwarte morze i tak naprawdę nie mam o czym rozmawiać. Bo nie mam o czym rozmawiać chyba.
żadnych ogłoszeń, nic. No poza tym, o czym już mówiłem, znaczy, że zapewne kiedy wy to widzicie, to już się rozpoczęła jakaś seria z gry Gwiezdnowojennej, którą wybraliście w ankiecie. Na, jak mówiłem ci tam w poprzednim, czy w tym odcinku, już nie pamiętam. Wiecie, słabą mam pamięć krótkotrwałą. W każdym razie chodzi mi o to, że po prostu będzie seria za Star Wars The Old Republic, jakąś kolejną klasą, jeszcze nie zdecydowałem jaką, ale gdzieś tam zdecyduję później. Aha, dobra, czyli widzę to, co tam widzimy na horyzoncie, jakieś wyspy, to jednak tam niestety popłynąć nie możemy. No w każdym razie płyniemy sobie na tą wyspę, na której znajduje się Daphne, na której znajduje się też jedna z czcicielek i to chyba z tego bardziej wewnętrznego kręgu, że tak powiem, kosmosa. Także zdecydowanie fajnie ją będzie zabić jeszcze w tym odcinku i pewnie na tym się skupimy. A później odniesiemy skóry do Daphne. No ale to dopiero jak dopłyniemy na miejsce, więc jeżeli coś ciekawego będzie działo, to oczywiście to zobaczycie. A jak nie, to widzimy się na miejscu. Dobra, słuchajcie, jeszcze jedna mała zmiana planów, bo tutaj po drodze jest jakaś mała wysepka z jakimś posągiem, co ciekawe, Posejdona. Chciałbym ją zeksplorować, bo tak nie widziałem jej na mapie, a jest tutaj. Znaczy na mapie też jest zaznaczona, przecież ją sprawdziłem, ale jest dosyć malutka. Także ciężko je było wypatrzyć po prostu, ale chętnie bym sobie zobaczył tym bardziej, jak widzicie, mam tutaj nawet pytajnik jakiś. Co ciekawe. Czy mam gdzie tutaj zacumować? Tak jakoś bezpiecznie nie mam. Dobra, czyli po prostu muszę się zatrzymać tam, gdzie uznam to za stosowne. No tu musiała być jakaś świątynia poświęcona właśnie Posejdonowi. Najwidoczniej. Tylko no oczywiście jest w fatalnym stanie. Jesteś blisko celu! O, to ciekawe, co mamy tutaj. Zaraz zobaczymy w takim razie, czego tu szukamy. Incredible. Phidias was right. The artist has captured Poseidon in all his magnificence. Dobra, czyli tutaj mamy do znalezienia tajemny szyfr spartański. To jest na zlecenie Phidiasza. Generalnie. No spoko. Tutaj. Chciałbym na te lwy doskoczyć, bo nie chciałbym z nim jakoś walczyć. No dokładnie, zobaczymy sobie, co tutaj w świątyni Posejdona jest. Trójząb Posejdona, proszę, widzicie. Pas asasyna i nowy grawerunek, oddychanie pod wodą. Też mamy tam co ciekawe czcicieli kosmosa. To chodźmy od razu ich pozabijać. Ja już ich normalnie poznaję po tym, jak wyglądają. Ich wdzianka gdzieś tutaj z dystansu. No dobra. Tak pan pewnie na hita nie padnie. O, to ciekawe, padł. No dobra. Mi to pasuje. No okej. Okay. Także jeszcze skrzyneczka. To oczywiście nie był żaden obóz taki zaznaczony na mapie, czyli właśnie się przeciążyłem, ale cóż. Trudno. W takim razie, bo tutaj jakieś, no właśnie, jakieś takie pierdyłowate kompletnie rzeczy dostałem. Naprawdę bardzo pierdyłowate. Także je sobie porozwalam. Zniszczony Kirs. Też nie. Ten pancerz sobie zostawimy. To też. Dobra. I co teraz? Coś jeszcze tutaj mamy? Mamy tylko ten posąg. Dobra, czyli chodźmy na ten posąg w takim razie. Tutaj. Gdzieś tam na samą górę i musimy znaleźć tą wskazówkę. Znajdź symbol na posągu Posejdona. Użyj go. Dobra, póki co tego nie widzę. Kiedyś bym użył wzroku orła, teraz też się staram, tylko orła prawdziwego, niekoniecznie takiego, co mamy w oczach. No nic, dobra, mam nadzieję, że go Cassandra gdzieś tam wypatrzy, jak się wespnę, mniej więcej gdzie jest ten pytajniczek. Chodźmy do góry. Po panu Posejdonie. I gdzie ten jego... Gdzie jest ten szyfr? Tutaj chyba. Ledwo go widać. No ale dobra, mamy to. Posąg na Samos, okej. No widzicie, nawet nie wiedziałem, to być może jeszcze jakiś... Czekajcie, rzućmy oko na to zadanie. To nie, życie pełne sztuki. Tazos. Czy ja już przypadkiem nie byłem na wyspie Tazos? Kos. Anafis, nie, dobra, czyli Tazos jest gdzieś indziej. Tutaj jest Tazos, to jeszcze daleko, dobra. Czyli tak, kontynuujemy nasz oryginalny plan, wracamy na Andrestię. No i płyniemy w kierunku tamtej wyspy, na której znajduje się Daphne. Ale pewnie zaczniemy od zabicia czcicielki. Czy mam czciciela, bo w sumie, ale jestem prawie pewien, że tam jest jakaś czcicielka.
Tylko jak mówiłem, wpierw sobie opłyniemy wyspę tutaj z prawej strony, bo później bym musiał tam pewnie płynąć. Chociaż nie, w sumie tu już tak naprawdę większość odkryłem. Dobra, czyli podejrzewam, bo podejrzewam, że tu jednak będzie jakaś cywilizacja, także może jednak podpłyniemy w takim razie z tej strony. Tamten mały kawałeczek, który mi się nie odkrył, to gdzieś tam najwyżej później jeszcze podpłyniemy. No na razie płyniemy, tak jak mówię, tam w tamtą zatoczkę, tam powinien być port i widzimy się na miejscu, no chyba, że coś po drodze wydarzy ciekawego. Okej, widzę, że możemy zacumować już tutaj, mam tutaj też punkt szybkiej podróży, to stąd zaczniemy eksplorację tej wyspy? On tak trochę daleko od naszych celów i wtedy bym po drodze chciał wszystko zrobić. No dobra, to najwyżej nie będziemy jakoś puszować tych zadań, zacumujmy tutaj i kontynuujmy. Tutaj dalej, punkt widokowy Leosa, no spoko. Od razu będziemy go sobie synchronizujemy za chwilę. Ale gdzieś tam, myślałem, że to szczerze na tej świątyni będzie, ale jednak nie. Ta świątynia to jest oddzielny pytajnik. Te moje synki ładnie śpiewają, tylko strasznie głośno. Praktycznie nic nie słyszałem, co mówię. No dobra, chodźmy tutaj do góry. I szybko synchronizujmy to sobie. Być może tutaj też na tej wyspie nie będzie zbyt dużo pobocznych rzeczy, to szybko dojdziemy tam, gdzie chcemy. Skamieniałe wyspy, nowa lokacja, synchronizujemy ją od razu sobie, żeby nam się percepcja naszego orła zwiększyła jeszcze bardziej. No bo tutaj tak raczej pusto jest, czyli tutaj wiele rzeczy nie powinno być, wydaje mi się. Gdzieś gra troszeczkę przyleżyła, ale to nic. Przelecimy dalej. Nie wiem, czemu mi się Kassandra skrada, albo i nie, w sumie się skuliła w krzakach i jej nie było widać. No i tu mamy jakieś ruiny świątyni, one też są oznaczone jako pytajniczek, także chodźmy, zobaczmy, co tutaj mamy. Zbierzmy sobie patyki. Zrujnowana świątynia anteny jakiejś tam. Dobra, widzę, więcej tutaj przeciwników nie ma, jest tylko ta grupka czterech. Tylko tamten jeden jest w troszeczkę ciulowym miejscu. Czy ja na przykład mogę go tak ściągnąć? Mogę. Okej. Tego ściągniemy ze strzały, czego dawno nie robiłem. Kiedyś to było bardziej OP. Teraz tutaj ciała znikają przy tych atakach asasyńskich, także one są lepsze po prostu. O, świetnie, tego mi nie zahaczyło. Ale to nic, zabijemy ją sobie w ten sposób. Dobra. Okej. Jedyne co tu mamy to skarb i starożytną tabliczkę. Czyli już tylko starożytną tabliczkę, której nie widzę, ale jest tam, dobra. Także chodźmy, ją szybko zbierzmy. I za chwilę pociśniemy dalej. Okej. Jeszcze badyle. I tak, no troszeczkę tutaj mamy jednak więcej tego do zrobienia. Idziemy wpierw tutaj. W takim rozrachunku. Tu mamy bardziej taki klimat europejski, niż taki, wiecie, wyspiarski, nie wiem jak to nazwać, śródziemnomorski. Jednak to takie drzewa jednak, powiedzmy nawet nasze, tak, jakieś brzozy, dęby, coś takiego. I bardzo kolorowo, bo jakby jest jesień. Chociaż oczywiście w grze za bardzo czas nie upływa, jeśli chodzi o pory roku. A szkoda, fajnie. Ja chciał kiedyś, żeby w Assassin's Creed była taka dynamiczna pogoda, że się dynamicznie pora roku zmienia. Bo wiecie, no śnieg już tam gdzieś kiedyś był i tak dalej, ale chciałem, żeby się dynamicznie pora roku zmieniało, to było fajne. Ojej, a to jakaś duża lokacja, dobra, to mi się nie podoba, bo bardzo dużym obszarze mamy rzeczy do zrobienia. Czy tak, mamy popalić spichlerze, tak? Tak. Czyli jeden mamy już tutaj. Jednego sobie zaczniemy, szybko, płonące strzały. Strzelamy od razu i jedziemy dalej. Od razu sobie poznaczajmy, tam jest jeden chyba. Przynajmniej to by wyglądało. Tam jest skrzynia. Tam jest kolejny spichlerz, dobra. Przekro mi ludzie, że wam to robię, no ale tak ode mnie tego wymaga pytajnik. Niestety. Dzień dobry. Okej, zejdźmy tutaj. Wpierw zabierzmy skrzynkę. Jeszcze gdzieś będzie jedna na tej... w tej lokacji, na tym terenie. Tam jak ja wrzucę płonącą strzałę, to powinno jebnąć. Aż się Fobos przestraszył. Co ciekawe, dobra, i tropi mnie łowcy nagród. W takim razie sobie spłaćmy nagrodę z naszą głowę. I co, i będziemy kontynuować palenie zapasów, czy pójdziemy wpierw, bo tutaj mamy jakiś pytajnik gdzieś mniej więcej w tą stronę, to może od tego pytajnika zacznijmy.
A za chwilę wrócimy się tam i dalej popalimy zapasy i znajdziemy jeszcze jedną skrzynkę. O, dobra, tu widzę bardzo ciekawy szlaczek mamy do pana niedźwiadka, który jest głodny chyba. This grass is matted down. Someone walked on it going west. No, zdecydowanie. There is a predator hunting in the area. Okej, tu jest pan ten predator i już predatora nie ma. Został przez nas ładnie, szybko wyeliminowany. Także możemy wracać tam i palić zapasy. Nie ma to jak pomagać najpierw ludziom zabijając niedźwiedzia, później palić im zapasy. Albo robić to tak w siatkę. Czyli najpierw palimy zapasy, później im pomagamy, później znowu palimy zapasy. Jakie to słodkie. No dobra, tylko gdzieś musimy sobie oznaczyć więcej tych spirit. Dobra, tu jest jeden. Czyli tu lecimy. W takim rozrachunku. Okej, no spoko. Podpalmy i to. Chyba tam muszę też w dach celować. Pójdzie, pójdzie. Dobra, Phobos, nie uciekasz tak daleko. Wiem, że się boisz się, ale to nic. Nic tu się złego nie dzieje. Znaczy, dzieje się złego, ale kto by się tym przejmował. Zbierzmy sobie kolejną skrzyneczkę. Czyli skrzyneczki mamy. Teraz potrzebujemy jeszcze spichlerzy. Tam jest jeden. Tu jest drugi. Dobra. I tak. Jeden powinien pójść out. Tak, wybuchnie czy nie? Wybuchnie, dobra. Znowu mnie tropi łowca nagród. Spłaćmy nagrodę. W takim razie. No i dobra, lecimy dalej. Już bez Phobosa powiedzmy. O, widzę, mam więcej ich nawet. Jest ich w lokacji, chyba jest ich więcej niż tak ogólnie. Mamy ich spalić. Dobra, teraz powinno siąść. Babuś? Babuś, dobra. To tamtego jednego już sobie darujemy. Nie będę go gdzieś tam niszczyć. Idziemy w takim razie dalej do punktu widokowego i to już będzie pewnie ostatnia rzecz, jaką sobie zrobimy w tym odcinku. Tu jakiś sad widać, bo to takie tutaj kamienie gdzieś poustawiane, strasznie to tak wszystko równo. Urwisko Hios, okej. No spoko. Musimy się na nie wdrapać, tam na tą gałąź aż, czyli dosyć daleko. Może obejdźmy naokoło, nie będę się wspinać po tych skałach, tak chyba będzie nawet troszeczkę szybciej, jeżeli na to w miarę wejdziemy, tak jak tutaj teren się nam naturalnie układa. Bo tak jest, mam wrażenie, szybciej, bo Cassandra tutaj czasami po tych skałach się wspina naprawdę, naprawdę wolno. No i chodźmy, zsynchronizujmy sobie, tak jak mówiłem na koniec tego filmu, ten punkcik widokowy. Spojrzenie na tą część wyspy, już raczej po raz ostatni nie będziemy tutaj wracać, po prostu będziemy kontynuować naszą podróż gdzieś tam dalej, na północ. No ale tą podróż będziemy kontynuować już w kolejnym odcinku, tak więc mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć. In my head. Yeah.